czas na whisky. Witam Państwa serdecznie, Mateusz Sala. W dzisiejszym odcinku Highland Reserve Blended Scotch Whisky. Zbliżamy się do okresu świątecznego, być może wybieramy się na spotkanie z przyjaciółmi, być może szukamy czegoś pod choinkę, ale nie chcemy wydać na to jakichś wielkich pieniędzy, stąd Highland Reserve. Szeroko dostępna whisky w okolicach 40 zł, najbliżej mojego domu na przykład można ją dostać w Lewiatanie. Hamish Robertson and Company butelkuje owego blenda. Highland Reserve, co wiemy? Wiemy, że jest to blend, czyli że musi być leżakowany minimum 3 lata w beczkach po Bourbonie. I w sumie wiemy tyle. Hamish and Robertson, duża rozlewnia, niewiele informacji o nich. Ale to nie jest single malt. Tutaj nie poszukujemy tradycji, nie poszukujemy pojedynczego źródła. Poszukujemy kogoś, kto potrafi nam w przystępnej cenie wymieszać przyjemny trunek. Mamy tutaj jakieś medale w ogóle na Scotch Whisky Scotland, Oak Cask, Viritus Gloria Merses. Nie wiem, czy to tylko emblematy, etykiety, czy to faktycznie może jakieś zamierzchłe tytuły. Przejdźmy więc do degustacji. Nasz sklepowy, przedświąteczny bądź okołoświąteczny Highland. Nos jest troszeczkę taki cytrynowy, cytrynowo-waniliowy. Z lekką jakąś taką w ogóle słodką, zieloną nutką, jakby delikatnie bazyliową. Gdzieś tam jakiś karmel, gdzieś tam, ale ten karmel praktycznie, taki karmel cytrynowy. Karmel cytrynowy, bazylia, cytrynka i tyle. Proste whisky, nos nie odrzucił nas. Alkohol troszeczkę jest taki drażniący, aczkolwiek delikatny. 40% objętości mamy tutaj, jeżeli chodzi o Highland Reserve. Tak. 3-4 smakowy, czy też 3-4 zapachowy nos, to jest tyle, co możemy oczekiwać od prostego, codziennego, przystępnego blendu. Cóż takiego zdradzą nam usta? Bardzo miękko. Jest taki alkohol na samym początku. Można powiedzieć taki jakby lekko wódczany, ale taki ładny, kilkukrotnie destylowanej wódki. Alkohol na froncie. Zaraz za tym pojawia nam się praktycznie taka miodowa wanilia. I to jest cały bukiet. Wydaje mi się, że jest to whisky, którą bez problemu można potraktować zarówno na przykład do picia w szotach z jakąś lekką odrobinką cukru trzcinowego i zagryźć limonką, jak i na lodzie, w takiej bardziej rozwodnionej wersji. Jak i po prostu do picia. Niezwykle prosty produkt, ale przyjemny. Dziękuję Państwu serdecznie. Zachęcam do subskrybowania. Zachęcam do zostawiania łapek w górę też. I oby nasza rozłąka nie trwała za długo.